Chciałabym opowiedzieć o książce Bożeny Fabiani, autorki, która jest, myślę, znana czytelnikom, również słuchaczom, z ciekawych serii książek, które popularyzują wiedzę na temat historii, życia codziennego, przede wszystkim Warszawy. Również jest znana z audycji radiowych Gawędy o sztuce. Tym razem jednak pisze książkę w takim stylu, z którego jest znana. W wartki, ciekawy sposób daje nam opowieść już nie o życiu innych osób, ale o jej własnym. Książka Sztuka pisania nie tylko o sztuce ma podtytuł Wspomnienia. Nie jest to jednak taka typowa autobiografia, w której będziemy krok po kroku śledzić najważniejsze fakty z życia, chociaż one też się pojawiają. Dotyczą przede wszystkim okresu szkoły, studiów, przeciekawej pracy również jako wykładowcy akademickiego, badacza, ale jest to dla mnie przede wszystkim lektura o wielkiej pasji, takiej miłości do nauki, poszukiwania śladów na temat życia innych poprzez drobiazgi, poprzez kwerendy, które są, wiadomo, bardzo żmudne, ta praca w archiwach, gdzie dostajemy tylko imię, a po kilku miesiącach nazwisko naszego bohatera. Jest to opisane jak taka powieść, można powiedzieć, wręcz przygodowa. Bardzo cennym elementem tej książki są fragmenty dziennika Bożeny Fabiani, który ten dziennik zaczęła prowadzić w wieku 16 lat. I tam właśnie snuje się ta opowieść o życiu, o jej doświadczeniu i takim też trochę przekonaniu, ile może człowiek, który właśnie zajmuje się nauką, ale ma jednocześnie też potrzebę dzielić się tą wiedzą. Przede wszystkim, tak jak autorka we wstępie daje taki sygnał, jest to książka o dojrzewaniu do bycia pisarką. Tym wielkim tematem właśnie tej biografii jest bycie pisarzem. Na drugim miejscu, myślę, naukowcem, pasjonatką sztuki, tą, która o tej sztuce świetnie opowiada, ale przede wszystkim jest to opowieść, jak to pióro ciągnie mnie do tego, żeby usiąść i pisać. Są też na przykład fragmenty wierszy cytowane właśnie w tej książce, ponieważ Bożena Fabiani to nie tylko taka felietonistka, autorka książek naukowych, ale również poetka i o takiej pasji i dojrzewaniu do bycia poetą jest tutaj również ta opowieść. Dla czytelników myślę, że bardzo ciekawa jest też taka historia małych drobin wydarzeń związanych z pracą, z takimi śmiesznymi zdarzeniami, choćby w pracy w Muzeum Narodowym, właśnie podczas pracy ze studentami, że rzeczywiście to życie okazuje się być nie tyle ciekawe już w archiwach, ale życie tych, którzy to badają, dawne dzieje, okazuje się być też dla czytelnika świetnym spotkaniem pod względem literackim, stylu, humoru, żartu, ale też no, takiej miłości do nauki. Jest to bardzo cenna i ciekawa opowieść.